Mam pełną wizję, jak powinno się miasto w najbliższym czasie zmieniać, w którym kierunku powinniśmy podążać. Mieszkam w Gliwicach. Jeżeli chodzi o ulicę Zwycięstwa, wykonanie jej w ubiegłych latach byłoby trudne ze względu na fakt, że mieliśmy zamkniętą ulicę Bohaterów Getta, plac przed dworcem, plac Piastów. Pani to nazwała, że to społecznicy są przeciwni. Ja bym powiedział, że to są zawsze grupy interesariuszy. Wilcze Doły są świetnym tego przykładem. Dzisiaj otrzymujemy mnóstwo podziękowań za tą przestrzeń. Jeżeli chodzi o Chorzowską, to problemy są czysto techniczne. Konkretnie chodzi o kwestie kanalizacji deszczowej. Nie ma takich spraw, które zadowalałyby wszystkie osoby. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne poglądy, inne potrzeby. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, gość dnia w Studio 24 Gliwice. Gościem dnia jest Mariusz Śpiewok, kandydat na prezydenta Gliwic z Komitetu Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor. Panie prezydencie, może rozstrzygnijmy kwestię, która nurtuje bardzo wiele osób, nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale szczególnie podczas kampanii wyborczej. Mieszka Pan w Gliwicach czy w Rybniku? Mieszkam w Gliwicach. Od jak dawno? Stosunkowo niedawno już na stałe, natomiast zameldowany w Gliwicach jestem od ponad 3 lat, przy czym to zamieszkiwanie było takie niepełne, dlatego publicznie nie uważałem, że powinienem informować, że mieszkam w Gliwicach. Ale może płacę podatki czwarty rok w Gliwicach. To może Pan powinien zaakcentować w kampanii, że jest Pan też z Gliwic, inni kandydaci to robią. Mógłbym, natomiast uważam, że moją najmocniejszą stroną jest moja fachowość, merytoryka, wiedza, kompetencje, a nie kwestia zamieszkania. Panie prezydencie, odmówił Pan udziału w 2 debatach. Jedną organizowało 17 organizacji zajmujących się kwestiami osób niepełnosprawnych, a drugą przedsiębiorcy. Dlaczego Pan odmówił? Przecież to jest możliwość też prezentacji programu. Kandydaci chyba lubią takie debaty. Tak, lubimy takie debaty, natomiast to są 2 konkretne debaty, o których Pani powiedziała. Jedna w tematyce związanej z problemami środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I mamy systemowe rozwiązania w Gliwicach. Mamy pełnomocnika, prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mamy miejską społeczną radę do spraw osób, do spraw rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami. Zatem tego typu debata musiałaby dotyczyć bardzo szczegółowych rozwiązań, które nie powinny być dyskutowane pomiędzy kandydatami na prezydenta. Ale może te środowiska poczują, że to jest afront ze strony kandydata, że nie przyjął tego zaproszenia i że miał taką możliwość i że no może to po prostu zostać źle odebrane i podejrzewam, że tak właśnie będzie. Jeżeli zostało to, czy zostanie to źle odebrane, to tylko przez bardzo nieliczną grupę, dlatego że z tymi środowiskami pracujemy na co dzień, my się z nimi na co dzień spotykamy i wręcz uważam, że znaczna część tego środowiska mogłaby to odebrać odwrotnie, że wykorzystujemy problemy tego środowiska do gry kampanijnej. Ale daje Pan do ręki argument kontrkandydatom. O, Pan Mariusz Śpiewok nie przyszedł, lekceważy te środowiska. Tak mogą powiedzieć. Kontrkandydaci, tak natomiast mi nie zależy na opinii kontrkandydatów, tylko na opinii tych środowisk. I tak jak powiedziałem, te środowiska mogłyby to dokładnie odwrotnie odebrać. Jestem wręcz przekonany, że to dokładnie odwrotnie odbiorą, że wykorzystuje się pewne problemy, które na co dzień, z którymi na co dzień się spotykają, właśnie do gry kampanijnej. Jestem temu przeciwny. Ja myślę, że o tych odbiorach to poczytamy sobie w sieci, bo to na pewno się będzie jakoś odbijać, a ja mam taką... Ale zadała mi Pani pytanie złożone, czyli zapytała Pani również o debatę dotyczącą... Tak, tą drugą debatę przedsiębiorców. Tak, dotyczącą spraw przedsiębiorców w mieście. Taka debata odbyła się całkiem niedawno na Politechnice Śląskiej.
i organizowała ją Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa. Byłem na tej debacie i przedstawiłem swój program dla przedsiębiorców. Czyli jedna debata wystarczy. Panie prezydencie, deklaruje pan, że jako przyszły prezydent Gliwic będzie pan prowadził politykę kontynuacji. Zresztą nie pan pierwszy mówi o tej kontynuacji. Pan prezydent Adam Neumann, obejmując stanowisko prezydenta, też mówił, że będzie wprost powiedział nawet, że będzie kontynuował dzieło Zygmunta Frankiewicza. Ta ekipa koalicji dla Gliwic rządzi już miastem prawie 30 lat. Ale w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo wiele argumentów, które kontestuje tą kontynuację. Być może ludzie już tą kontynuacją są zmęczeni. Panie prezydencie, jaka będzie wartość dodana Mariusza Śpiewoka, jeżeli oczywiście zostanie pan wybrany prezydentem, do tego nowego programu, do tego nowego otwarcia? Czy w ogóle będzie jakieś nowe otwarcie, czy po prostu będziemy odhaczać konkretne rzeczy, które mieliśmy zrobić 20 lat temu, ale nadarza się teraz okazja, że znowu rządzimy, więc róbmy to. Jest pani tutaj bardzo nieścisła w swoich wypowiedziach. Ja nigdzie nie deklarowałem, że to będzie czysto kontynuacja. Wysłuchałam dwóch nagrań, wywiadów, których udzielił pan Marcinowi Zasadzie w Radiu Piekary i w jednym z wywiadów Radia M. Wczoraj słuchałam tych wywiadów i jest tam właśnie o kontynuacji tej polityki. To jest inaczej sformułowana moja wypowiedź. To jest kontynuacja podejścia do spraw. Natomiast strategia dla Gliwic, która została przygotowana pod kierownictwem Zygmunta Frankiewicza, była opracowana od roku 2002 do roku 2022. I moja strategia to jest ta, nad którą pracowaliśmy w ostatniej kadencji. I jej opracowanie, jej wizja to Gliwice 2040. Mam pełną wizję, jak powinno się miasto w najbliższym czasie zmieniać, w którym kierunku powinniśmy podążać. I na kolejne 5 lat, na kolejnych 5 lat przygotowałem konkretne programy, które rzeczywiście zrealizujemy, które odhaczymy, tak jak pani powiedziała, bo zawsze proponujemy Gliwiczanom konkrety, a nie slogany i zawsze po tym czasie kolejnej kadencji rozliczamy się z realizacji swoich przyrzeczeń. Dobrze, że pan mówi o tych konkretach, a nie sloganach, bo to jest ulubione hasło pana Zygmunta Frankiewicza, kiedy kandydował na prezydenta, ale ja mam pytanie o ten jeden taki ważny wyróżnik Mariusza Śpiewoka jako prezydenta. Co by to było? Co pana tak bardzo interesuje? Ta wartość dodana do tej polityki. Dlaczego mielibyśmy głosować właśnie na pana? Co by nas mogło przekonać? Ta jedyna rzecz, ten konkret właśnie. To jest konkretny program i kompetencje, wiedza, doświadczenie w realizacji zadań publicznych, w prowadzeniu spraw miasta. A to jest bardzo ogólne sformułowanie. Chodziło mi o taką konkretną rzecz, na przykład będę się poświęcał rozwojowi służby zdrowia, wybuduję szpital, taką rzecz. Wiem, że ten szpital to wszyscy budują, wszyscy kandydaci, więc pozwolę sobie od tego odejść. No dobrze, no to przejdźmy od ogółu do szczegółów w takim razie. Możemy przejść rzeczywiście do szczegółu i to jest, tak jak mówiłem, program zbudowany na 5 filarach. W tym pierwszym filarze to przede wszystkim nowy szpital, bo to zdrowie najważniejsze dla Gliwiczan. W drugim filarze, który nazwaliśmy sobie infrastruktura i środowisko, to przede wszystkim nowe przestrzenie, takie zielone, odpoczynku, wypoczynku, przestrzenie, w których Gliwiczanie będą mogli właśnie korzystać z takiej dobrej jakości przestrzeni. Tu mam na myśli przede wszystkim budowę Parku Południowego. A ale do tej też zieleni innych, to jeszcze wrócimy, panie prezydencie, bo to też jest ważna rzecz. Bulwary Kłodnicy, ponad 30 kilometrów ścieżek rowerowych. W kolejnym filarze przewiduje wsparcie seniorów. W kolejnym
filarze przewiduje nowe miejsca spotkań, kultury, ale też rozrywki dla młodych osób. No i ostatni mój filar to przede wszystkim nowe technologie w zarządzaniu miastem. Panie prezydencie, wydaje się, że wyróżnikiem mijającej kadencji, w której pan odpowiadał za kluczowe inwestycje w mieście, są konflikty ze stroną społeczną. Te inwestycje, które generowały te konflikty, to przede wszystkim budowa zbiornika na Wilczych Dołach. Tutaj strona społeczna ponad 2 lata walczyła i spierała się ze stroną urzędową. Następnie plac przed dworcem, nowe centrum Gliwic, również były protesty związane z betonowaniem tej przestrzeni. To samo dotyczy parku, przyszłego parku południowego, konflikt z działkowcami, który chyba się jeszcze nie zakończył. A ostatnio budowa drogi rowerowej przy Toszeckiej. Społecznicy ślą petycję za petycją. Więc wydaje się, że czego się nie dotknie pan prezydent, to wzbudza jakieś konflikty i kończy się petycjami. Nie ma takich spraw, które zadowalałyby wszystkie osoby. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne poglądy, inne potrzeby. I rzeczywiście tak jest, że te inwestycje miejskie zawsze rodzą jakieś wątpliwości. Pani to nazwała, że to społecznicy są przeciwni. Ja bym powiedział, że to są zawsze grupy interesariuszy, grupy osób. Wilcze Doły są świetnym tego przykładem. Dzisiaj otrzymujemy mnóstwo podziękowań za tą przestrzeń, za to, że to zrealizowaliśmy. Ona się panu podoba, panie prezydencie, ta przestrzeń? Mieszkańcom się podoba, proszę mi wierzyć. Mam bardzo dużo takich pozytywnych informacji zwrotnych, zwłaszcza mieszkańców wsi Kornika, ale również i Wójtowej wsi, że w końcu stworzyliśmy na południu miasta nowy park. Myślę, że ta akurat sprawa polaryzuje bardzo ludzi. Jest tyle samo tych osób, o których pan mówi, że one to oceniają pozytywnie, ale równie dużo tych, które oceniają to negatywnie. Ja myślę, że ten przykład Wilczych Dołów pokazał też pewną tendencję i pewien rodzaj komunikowania się ze społeczeństwem. To może być taki troszeczkę antyprzykład, ponieważ też w przestrzeni publicznej pojawia się motyw partycypacji społecznej, czyli zwiększenia roli mieszkańców w decydowaniu o tym, co dla miasta jest ważne i jaki to komfort powinien być podniesiony. Czy jest pan za tym, żeby tę partycypację rozwijać i żeby współrządzić z mieszkańcami? Bo na razie to ma pan tak słabe recenzje w tej kwestii. Od strony społecznej. To jest również pani ocena i grupy osób, z którymi pani współpracuje. Ja z nikim, panie prezydencie, nie współpracuję. Jestem niezależną dziennikarką. Świetnym przykładem jest chociażby kwestia zamknięcia Starówki, gdzie głosy mieszkańców, w zasadzie przedsiębiorców, bo to głównie przedsiębiorcy byli tą stroną, która była przeciwna temu zamknięciu, i wsłuchaliśmy się w te głosy. Takich przykładów jest więcej z ostatniej kadencji. Panie prezydencie, w dyskusji publicznej także wybrzmiewają takie akcenty dotyczące braku polityki miasta, a więc i prezydenta, jeżeli chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego. Bardzo mocno takim akcentem była sprawa starej fabryki drutu i aktywności strony społecznej w wpisie do rejestru, a ostatnio jakby dyskusję rozpala sprawa domku ogrodnika i zamiaru sprzedaży, czy właściwie nie wiem jakiego ruchu, bo to też nie jest precyzyjnie określone, tego domku ogrodnika przez miasto. Czy to dziedzictwo kulturowe rzeczywiście jest na takim szarym końcu, bo ze wszystkich deklaracji, jakie słyszymy na przykład od pana prezydenta Neumanna, słyszeliśmy, że to są rzeczy, które są jakoś drugo- albo trzeciorzędne. Jak pan będzie się odnosił do tych spraw dziedzictwa kulturowego w swojej kadencji?
Dziedzictwo kulturowe to oczywiście nasz skarb i powinniśmy go chronić. I mamy takie zapisy w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Ja mówię o takiej troszeczkę większej aktywności miasta. Są wpisy do naszego, do chociażby ewidencji, więc na tym polu działamy. Miasto wykonało już szereg takich znakomitych modernizacji przestrzeni czy budynków, obiektów, które są wpisane do rejestru, chociażby myślę tutaj o domu przedpogrzebowym przy ulicy Poniatowskiego. Udało nam się również przy takim działaniu z przedsprawa sprzed 15 lat, a teraz jakby dzieją się nowe rzeczy jakby pojawiają się w przestrzeni, które no tak przynajmniej wynika z działań społecznych i z pewnego aktywizmu, wymagałyby interwencji miasta, a miasto niechętnie się do tego odnosi. Tak samo pani twierdziła, kiedy była mowa o hucie, o dyrekcji huty, i tak samo pani mówiła, kiedy sprzedawany był budynek, obiekt przy ulicy Kościuszki. Właśnie jesteśmy na takim etapie, że przedsiębiorcy prywatni doprowadzili te perełki do znakomitego stanu. Jeżeli Ale miasto o miało szansę doprowadzić też je do takiego stanu, to nie jeżeli, trzeba było interwencji Jeżeli chodzi o Kościuszki, prywatnego. To myślę, że do miesiąca to będziemy już mogli obserwować ten obiekt bez parawanów, bez tych takich ograniczeń od strony ulicy. Pięknie, pięknie zmodernizowany obiekt. Bardziej mi chodziło o interwencję miasta. Jeżeli chodzi jakby o dyrekcję huty, to również decyzje, które podjęło miasto, czyli sprzedaż, pokazują, że no, to było bardzo dobre posunięcie. Ale co mogło tego nie sprzedawać i mieć to w swoim zasobie i wyremontować i chwalić się tym, mieć taką wizytówkę, a nie oddać to w prywatne ręce. No ale teraz to jest piękna wizytówka. Ale mogła być też wizytówką miasta, za miasta pieniądze i wtedy wszyscy. Ale to jest wizytówka miasta, no przechodząc ulicą Kościuszki czy Piwną, oko cieszy te piękne. Tylko to było okupione zupełnie takim działaniem jakby interwencyjnym, a mogło to być tak, że po prostu miasto wykazało się tą inicjatywą i wydało na te zabytki, na ich remont i na ich renowację. Nie zgadzam się z panią. Uważam, że decyzje, które zostały podjęte, były słuszne. Mamy piękne perełki i one będą służyły przez lata, bo zostały tak przebudowane, żeby właśnie służyły, a nie stały i żeby nie tworzyły jakiegoś tylko kosztu dla całej naszej reszty społeczności. Panie prezydencie, skupiając się jeszcze na pana programie, chciałabym też poruszyć kwestię ulicy Zwycięstwa. Która czeka i się doczekać nie może tej nowej twarzy, nowej zmiany. To samo zresztą z ulicą Chorzowską, która jakby przeskakuje, obie te ulice jakby mają pecha, bo przeskakują z programu do programu. O Zwycięstwa mówił pan prezydent Frankiewicz, o Zwycięstwa mówił pan prezydent Neumann, mówi również pan. Czy to tak ciężko wyremontować i zmienić dwie ważne arterie w mieście? Trzeba to tak w czasie przeciągać? Nie można tego po prostu uczynić ważnym punktem? Jeżeli chodzi o Chorzowską, to jak zapewne pani wie, nawet mamy finansowanie przebudowy tej ulicy od kilku lat zapewnione w naszej wieloletniej prognozie finansowej. Problemy są czysto techniczne. Konkretnie chodzi o kwestię kanalizacji deszczowej. Już nam się ten problem udało rozwiązać. A to wcześniej o tej kanalizacji deszczowej to miasto nie wiedziało, że ona tam jest? I że trzeba to kanalizacja deszczowa jest poniemiecka, przechodzi pod budynkami pomiędzy ulicą Chorzowską a terenami kolei. Teren kolei jest obszarem zamkniętym. Od kilku lat próbowaliśmy nawiązać współpracę ze spółką PKP dedykowaną do zarządzania nieruchomościami. Stale występują tylko z tym problemy. Musieliśmy zmienić system kanalizacji deszczowej w stosunku do tego, co
co istnieje tam od ponad, grubo ponad 100 lat. Czyli mamy już doczekamy się tej Chorzowskiej. Doprojektowane odpowiednie studnie retencyjne, kanały retencyjne, które ciężko było pod ziemią wzdłuż ulicy Chorzowskiej doprojektować, zmieścić ze względu na ilość tej infrastruktury, która tam jest. To zlecenie na zaprojektowanie tej ulicy zostało udzielone na koniec 2019 roku, więc już... No ale trochę czasu minęło. Już trochę czasu minęło i mimo iż tematu podjęła się znana w Gliwicach duża pracownia projektowa, no tyle czasu musiała poświęcić, żeby zakończyć to projektowanie. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Zwycięstwa, to ona powinna być przede wszystkim dobrze zaprojektowana, więc ale... chcemy tutaj zachować pełną staranność. Byliśmy przekonani, że te koncepcje, te prace konkursowe, które wpłynęły, ale jest już przecież rozwiążą... dobra koncepcja z 2018 roku, panie prezydencie, ale którą przecież... można wdrożyć. Ale nie trzeba było robić tych konkursów. Za dwa lata by mi pani powiedziała, że społecznicy byli przeciwni, bo przecież ale sporo społeczników jest... Ale akurat w tym wypadku nie. Akurat w tym wypadku nie, bo to było wszystko przekonsultowane, zrobione w wariantach i można było to po prostu zastosować, a miasto jakby zrobiło ponowne konsultacje i jeszcze jeden konkurs, który no nie miał dobrych recenzji, panie prezydencie. Były społeczne protesty w 2019 roku, dlaczego tak zagospodarowano ulicę Zwycięstwa. Pamiętam to, bo zostałem świeżo wiceprezydentem, więc niech pani będzie konsekwentna w swoich wypowiedziach. Społecznicy w części byli przeciwni. Natomiast... Akurat ja nie pamiętam tej frazy, więc nie będę się tu z panem teraz spierać. Chodzi o to, że zbyt długo trwa działanie prezydenta w takich kluczowych i przyziemnych sprawach dla mieszkańców. No przecież te dwie ulice to naprawdę ważne arterie miejskie, a miasto bawi się z nimi już naprawdę wiele lat. Jeśli no i pojawienie się ich w programie wyborczym jest trochę, no nie użyję tego słowa, słabe, no bo to już powinno być dawno, panie prezydencie, zrobione. Jeżeli chodzi o ulicę Zwycięstwa, wykonanie jej w ubiegłych latach byłoby trudne ze względu na fakt, że mieliśmy zamkniętą ulicę Bohaterów Getta, plac przed dworcem, plac Piastów, więc równoczesne prowadzenie prac na ulicy Zwycięstwa i tak nie wchodziło w grę. Ona mogłaby być modernizowana właśnie w tym momencie, więc możemy mówić o takim rocznym poślizgu. Ta ulica będzie wykonana. To jest naturalna konsekwencja. Kiedy, panie prezydencie, bo już rozmawialiśmy i te terminy się przesuwają. Kiedy będziemy mieć Zwycięstwo? To jest naturalna konsekwencja wszystkich prac, które prowadziliśmy. Z jednej strony Starówka, z drugiej strony właśnie okolice dworca. Czas na wisienkę na torcie, czyli na ulicę Zwycięstwa. Tak jak informowaliśmy opinię publiczną, niestety żadna z tych 30 koncepcji no, nie spełniła oczekiwań kapituły konkursowej, ale najprawdopodobniej nasza Politechnika podejmie się wyzwania i na podstawie 6 wyróżnionych prac stworzy ostateczną koncepcję, którą będziemy już wdrażali do wykonania. Czyli 2026 rok, 27, czyli w sam raz na zakończenie kadencji któregoś z kandydatów, który wygra te wybory, może się doczekamy. Panie prezydencie. Kadencja kończy się w 2029. Liczmy dobrze. Panie prezydencie, jak ocenia pan trwającą kampanię wyborczą? No ona jest stłumiona przez te zmiany, które zachodzą w tej polityce ogólnopolskiej. Jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych, ruszyły liczne komisje parlamentarne i jakby opinia publiczna jest jednak zainteresowana tymi ogólnopolskimi zmianami. I to ma wpływ na brak zainteresowania naszą kampanią tutaj samorządową? I co do zasady, to zainteresowanie kampanią samorządową w skali kraju jest dużo, dużo niższe. Będzie druga tura w Gliwicach? Zobaczymy. To o tym zadecydują gliwiczanie. Mariusz Śpiewok, kandydat Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, był gościem dnia. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.